Siema. Jeśli kupiliście Cyberpunka 2077 na premierze, a nie macie polskiego dubbingu, już pokazuję wam, jak to zrobić. Wchodzicie w właściwości, język i tutaj z angielskiego zmieniacie na język polski. Jeżeli macie już grę pobraną, uruchomiliście ją, nie mieliście w niej polskiego audio, robicie właśnie tak, a wtedy pobiera wam się 4,3 GB gry. Kolejnej z polskim dubbingiem. I żeby nie było, jak widać, już uruchamiałem grę, bo mam w niej tutaj zagrane chwilę. O, tak samo miałem tylko polski interfejs i polskie napisy, a nie miałem polskiego dubbingu i aby to zrobić, musicie zrobić tak jak tutaj na tym poradniku. Dobra, pobrał mi się ten język polski. Chodzę w ustawienia. Dźwięk, język od razu. Jak widać, audio jest i też polskie. Nie tylko angielskie. Więc mam nadzieję, że pomogłem tym poradnikiem i przyda się on dużej ilości osób. Miłego grania na premierze i tym, co będą grać w przyszłości. Pozdro!